Witam wszystkich na kanale Mafia Pruszkowska Miesiąc Mięso. Moim i Państwa gościem jest Sir David Attenborough, Bydgoszczy, czyli słynny książę Diabeł Wcielony. Pozdrawiam Cię, Adasiu. Pamiętaj, niedługo umieram. I chciałbym Ci jeszcze powiedzieć kilka dobrych rzeczy, które chciałbym Ci powiedzieć przed śmiercią. Pozdrawiam. I Twoją córkę, i żonę. Siemanko. No i tam otóż. Jesteśmy właśnie w budynku. Tu są takie jakieś apartamenty i myślę, że będzie fajnie. Tylko potrzebujemy jeszcze z pół godzinki. Bardzo ciekawe pytanie, bo takich komentarzy było chyba tak. Wiele. Możesz zapytać, czy faktycznie po zamachu, kiedy urwało mu nogi, ktoś mu przyniósł buty w prezencie nie, do szpitala? Nie. Czy po zamachu? Ja przed zamachem dostałem buty od pewnych ludzi, którym wystawiłem numer i wyjechali na 320 czy 380 tysięcy. Ja nie chciałem tam jakieś działki i tak dalej, ale no dali mi, kupili mi buty, w których ja później wyleciałem w powietrze. I to był frajer Szafir, jeszcze raz powtarzam, frajer Szafir, i te buty mi kupili uczestnicy tego napadu za to, że im dałem taki numer. I to było przed wybuchem, tylko że w tych butach właśnie jechałem, kiedy wyleciałem w powietrze, i stąd mit, że ktoś mi wysłał buty do szpitala. Na pewno czegoś takiego nie było. Kolejne pytanie. Czy po zamachu w windzie, w bloku, gdzie mieszkał z mamą, wymienił na swój koszt windę i czy były tam szyby kuloodporne? Nieprawda. Nieprawda. Administracja musiała wymienić windę, dlatego że tam była krew, był trup i chyba ze względów sanitarnych musieli to wymienić. Kula. I to wszystko, to jest mit, oczywiście, że nie. Nie płaciłbym za jakąś frajerską windę, która jest we wspólnocie mieszkaniowej, w spółdzielni, a nie jakieś tam. Kogo znasz z ulicy Zduny i Sienkiewicza? Znam moją przyjaciółkę, wspaniałą, która teraz mieszka pod Warszawą. Kiedyś, można powiedzieć, ją kochałem. Wspaniała kobieta, silna osobowość, kiedyś się prostytuowała, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Świetnie sobie radzi, właśnie niedawno z nią rozmawiałem, pozdrawiam panią.
Słuchaj pytania. Siema Jąkaty. O mnie tak powiedział. O, kto? No. Siema Jąkaty. No. Że jestem Jąkaty. Proszę, zadaj mu pytanie, jak silną grupą na tamte czasy byli wariaci z Inowrocławia? Powiem tak, nie chcę nikomu ubliżać, bo być może ja nie mam takiej wiedzy, żeby tak mówić, ale na moją wiedzę i na moją pamięć żadnych wariatów nie znam. Z Inowrocławia, tak? Tylko chciałem powiedzieć, że są bracia, którzy tam mieszali kiedyś w Ślugach. Jeden z nich nie żyje. Piękna posiadłość, młoda żona, nie umarł. No. Później z Watem, rozumiesz, i tam inne sytuacje, rozumiesz, i być może na nich byli wariaci, nie? Cool. Dobra. Nie chcę nikomu tam... Komuś ktoś chce, żeby książę doprecyzował, piszcie pod filmem w komentarzach. Na pewno będę czytał, odkładał i działał dalej. Zygmunt Raźniak, pseudonim Kaban, Welbolo, myśmy na niego mówili Zygmunt, stary Truszkowski, nie, Darek? Ale co, Raźniak, Zygmunt. Raźniak, Darek? Nie, Zygmunt, on jest. Zygmunt. To jest, Zygmunt. Nie żyje, byliśmy u niego na... Blondyn, świński, blondyn, gruby, tak. Nie gruby. Mówię o tym starym Truszkowskim. Czy nie znałeś go? To Zygmunt? Zygmunt. No to znałem go, on był tutaj przedstawicielem Pruszkowa na Bydgoszczy, jak mnie wysadzili w powietrze. Jak nie znam Zygmunt. Mylimy chyba postacie, ale okej. Okay. Spytaj proszę, czy działał nie był, jakiś... Bolo miał ksywę też. Bolo miał ksywę. Bolo miał ksywę, no to okej, okay, to tak. Ten, co wykreował Słowika. To nie wiem, czy on wykreował Słowika, on ale... wykreował. No to jego znam. Robiłeś jakieś interesy z Czyżykami, Niedziułami, a może Celmery z Włocławka? Tak. Może zna z tamtych czasów tak. Jakichś mocnych gości z Włocławka? Tak. Niech wszystkich opowie. Wszystkich ich znam. Darka Chopera, którego miałeś okazję poznać. Mhm. I wielu ludzi, którzy, wielu innych ludzi, którzy nie życzą sobie, żebym o nich mówił w wywiadach. No do tematu Włocławka niebawem wrócimy, bo... Nie, bo to nie jest moja sprawa, wiesz, ja mogę mówić o sobie, nie mogę mówić o innych okay, ludzi, ale to nie życzą, albo... Pogadamy o Wikarylce i to jest dobrze, bardzo, dobrze. Bardzo istotny temat. Dobrze. Czy zna który był do sprawy PZU do głowy, jakie ma zdanie o tej osobie? Pozdro. Powiem ci, jakie mam zdanie o tej osobie. Chciałem się z nim spotkać, żeby wyjaśnić pewną sprawę i się nie spotkał. Chciałem robić to wiele razy, próbowałem się skontaktować z różnymi ludźmi, między innymi Kaciorkiem też. Nie chce się spotkać. Dlaczego? Bo ma nieczyste sumienie. I się boi. I tyle, co mam do powiedzenia na temat tego człowieka. Relacje z lat świetności, współświadkiem z Inowrocławia. Jacek D. Dąbas, Tomasz S. Szklara, pozdrawiam. Szklara, to właśnie Szklara umarł. Mhm. Wiesz, że Szklara umarł? Mhm. No, Szklara umarł. Nie jest młodszy ode mnie. Ciekawa postać? Kurde, jaką ma posiadłość? 3 kilometry, 6 kilometrów, 3 kilometry, 6 kilometrów. Domy, fabryki, tam ma... A nie tytuł cały czas, ale ma zabezpieczenia takie, mają ochronę, wiesz, z policji, więc się trzeba. Słuchaj, no Szklara, tak, młody chłopak, znaczy młody chłopak, tam 50 parę lat, dobrze tam zbudowany i tak dalej, nie wiem, czy sterydy, czy Viagra razem włączone, no nie ma chłopa, wiesz, tak samo ja, jak miał tego symulatora, to już nie żył, tylko 56 lat, nie? Chuj, się zmarł w jego 56 lat. A ten Donbas? Dąbas teraz wyszedł na wolność, no znam go, był wojskowy, no nie wiem co on teraz robi, ale no znam ich wszystkich. Albo oni się wychowali na mojej legendzie, wiesz, nie? I wszyscy liżą, nie? Wpadałeś do Trójmiasta? Tak. Świąc teraz jest najważniejszy. Kajtek, mój przyjaciel, nazywa się Szkoda. No, miałem ciężki okres w życiu i on mnie nie zostawił i pomógł, kiedyś wyjść z więzienia.
Bardzo. Znałeś Nikodona? Bardzo porządny człowiek. Bardzo porządny człowiek. Kajtek z Wybrzeża. A Nikodema znałeś? Znałem go. No. Jakie zdanie? Pozytywne. Pozytywne. Baletmistrz, nie? Baletmistrz, ale tak, kiedyś był u nas w Bydgoszczy, szliśmy do burdelu. Nie wiem, którego, nie pamiętam. Miałem 6. W 90-tych latach. No i on mówi do mnie, mówi tak, powiedz im, że to ja to jestem ten Nikoś, nie? Czyli jakieś kompleksiki tam rozszerzały, rozumiesz? Albo wiesz, jak szedł do obcego burdelu nie u siebie w mieście i nie wiedziały kim są, kim jest, tego traktowały jak łosia po prostu. Mm-hmm. Boże, i tak chciał, żeby to jakby, no ale taki był, nie? Nikoś, jego sprawa, jego życie. Nie będę opowiadał. Tylko o tych, co nie żyją, albo wszystko to, co można dowodzić. Kto go pukł? I cały czas, no wiem, wiem, wiem. Szczecin. Ale nie, jego nie. Wiesia. Szwarca. Szwarca Szczecin, tak. Zachar? Gość? Mądry gość z jajcami. Kiedyś poszedłem, mówię, słuchaj, tam mam kurwa numer, chcemy wyjechać gościa i tak dalej, nie? A ty siedziałeś z Linoceli i on mi odmówił, mówi, słuchaj, właśnie dlatego, że siedziałem z Linoceli, zżyłem się, nie będę brał w tym udziału. Bardzo mi zaimponował. Bardzo. Mhm. Człowiek z zasadami. Zresztą tacy ludzie bez zasad to giniesz w tłumie. No wiesz. Siemano, zapytaj księdza, księdza. Dobrze. Księcia, proszę, czy w ogóle kiedykolwiek bał się na robocie i kiedykolwiek pomyślał o konsekwencjach? Dziękuję. To znaczy tak, ja uważam, że człowiek jak dokonuje przestępstwa, to jest gotowy odsiedzić za to wyrok. Czyli na przykład, jeżeli ja dokonam przestępstwa na 15 lat, to ja muszę być przygotowany na to, że te 15 lat mogę dostać. Mhm. To jest raz. Druga sprawa. Boję się jak każdy człowiek. Każdy. Każdy się boi. Ktoś to mówi, że się nie boi, to znaczy się strasznie boi. Odwaga to jest umiejętność panowania nad strachem. Nic innego, tylko umiejętność panowania nad strachem. Każdy się boi. Tylko chodzi o to, że ja potrafię w milisekundzie to zdusić i działa adrenalina i działam racjonalnie i działam tak jak należy. Mhm. Okej. Okay. Zapytaj o Ewkę od hrabiego Przemysłowej. Pozdrawiam. Tak. Ewka jest moją przyjaciółką, jest mój rocznik. No i co mam zapytać? No, co? Jest porza. Rejony kujawskie zahaczały o rewir i działalność Kulawego i późniejszych powiązań z Elblągiem. Mm-hmm. Znałeś Kulawego? Elbląg, Olsztyn to jest to samo powiązanie. Ja z Olsztynem bardzo miałem tam Adama Dziennie, mojego przyjaciela. Teraz się do mnie odzywa, nie wiem czemu. Tak. Może siedzi w więzieniu. Bardzo porządny człowiek, Adam Dziennie. No. Pozdrawiam Cię, Adasiu. Pamiętaj, niedługo umieram. I chciałbym Ci jeszcze powiedzieć kilka dobrych rzeczy, które chciałbym Ci powiedzieć przed śmiercią. Pozdrawiam. I Twoją córkę, i żonę. Czy jego zdaniem na stan obecny jest jakaś mocna ekipa w Bydgoszczy? Pozdrawiam. Nie mów nawet ksywami, tylko powiedz tak czy nie. Nie. Nie ma? Nie. Okay. Nikt nie chce przyjechać na spotkanie ze mną. Czyli to są miałcy ludzie. Rozumiem. Trzecie garnitury. Ciekawe, co możesz powiedzieć o Inowrocławiu. Ludzi tam i ludzi. Bardzo porządny region. VAT, papierosy, narkotyki. No naprawdę, tam mają dobre zagłębie. To są mądrzy ludzie, fajni. No, zajebiście. Fajne pytanie. Jak będzie możliwość, proszę zapytaj Waldka, czy to prawda, że chciał pogonić Ormian z miasta, ale mu się nie udało?
Nigdy nie goniłem Ormian. Ormianie tutaj przyjechali i mnie chronili. Nikomu nie ufałem z polskich. No bo wiesz, przekupią to jakiś tam i tak dalej. Miałem takiego przyjaciela, za którego dom życia w Żydowie. I oni to są wszyscy ci, co tam ze mną się stają. Nie? Czyli kompletnie nie musiałeś ich gonić, bo byli twoimi przyjaciółmi, tak? Absolutnie, to byli moi przyjaciele, ochroniarze i na dobre i na złe. Kumam. Kaukaski charakter. Zapytaj, jacy byli najwięksi kozacy w latach 90. i 2000. Z Bydgoszczy oczywiście. Kogo z miasta szanował? Powiedz mi trzy ksy. Można ksy dla mnie. Kogo szanował? To powiedz tak, bardzo przepraszam, tak powiem. To mnie szanowali. Ja nie odczuwałem respektu przez żaden. Ale szacunek, a respekt to dwie różne rzeczy, bardzo. Ani szacunek, ani respekt. Ja wiedziałem, co oni są bardziej. Cool. Lajtowe. Ulubiona książka i film. Film Wichry Namiętności. Ostatnio. Ale też prorok, mówiłem o tym, nie? No wiadomo, cała tam Freny, chłopcy Freny, dawno temu w Ameryce, Gotti, historia rodziny Gambino. Mario Puzo i tak dalej. Co? Mario Puzo i tak dalej. No dokładnie, no o tym nie. Ale teraz prorok na mnie wywarł duże, dobre znaczenie. Dobra, sprawdźcie sobie. Czy była wojna grup pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą? Tak nie. Jak od zawsze te miasta się nie lubią. Nie. Kibice, czyli faszyści, ale szefowie tych kibiców z Torunia to byli ludzie na poziomie. Bardzo się szanuję. Chłopak miał wielką szansę być mistrzem świata w Grądzie. Mistrzem Polski, mistrzem Grądy, rozumiesz? I tu go zamknęli dwa tygodnie przed walką, przegrał z Kowaliszynem, czy tak, jak tam. Nie kojarzę. Gromady nie oglądam. Dlaczego nie? Nie ma czasu, wiesz. Chatko. Były pięści. Co się stało z czerwonym BMW 850? Jak ja siedziałem 8 lat, no to żeby stał ten samochód, tak? I zdałem go wspólnikowi, później ode mnie odkupił ten samochód przed wyjściem i to był jego, ale najpierw zanim jeździł i był mój, to mówi, mogę przeplanować go z bordo na czarny i wymienić skóry? Ja mówię, no możesz. Wymienił skóry na białe, i przemrogował na czarno. Mówi, boję się jeździć tym czerwonym, bo kurwa ktoś mówi, że ty jesteś ty i mnie p***dolnie, czy coś takiego, nie? No. I jeździł nim kupę lat na białych skórach, a to on miał siwe, takie szare i bordo metalik naprawdę był piękny. Pogadajcie o Łóweksie, Loczku, Osiurze. No. Osiur to był Łówek. Człowiek, który stał obok mnie na tej szczelinie we Wrocławiu. Ale później się o***ą, więc nie ma co o nim mówić, bo to jest szczelinka. Okay. Je***o w ryj. Loczek. Tak, Macieju, lubię cię. Loczek. Lubię cię, ale to, no wiesz, w tym świecie ty nie istniejesz. Jesteś k***ą. Po prostu. Loczek. Loczek. Bardzo porządny człowiek, mój wychowanek. Bardzo go lubię. O szachy mówiłem o nim dzisiaj. Okej, okay, dobra. To odnajdziemy sobie, okej. Okay. Uweks. Świat jest naiwny i jest dla nas. Uweks. Też mój wychowanek. Jest na wolności teraz w tej chwili, to była afera z dragami w Bydgoszczy. I do Ameryki Południowej, do Stanów, do Peru, wiesz.
Nie ma ich tu. No to zjebał. Pozdrawiamy, okej. Okay. Pozdrawiam. O i tutaj klucz całego wywiadu, tego pierwszego. Wywiad strasznie rwany, wyrwany z kontekstów, dużo pomieszanych wątków. Dziecko. Ciekawa osoba i wielka szkoda, że tak wyszło. Lepiej było poświęcić kilka odcinków, ale zrobić wywiad rzekę. Wyszło słabo i na kolanie. Osoba na pewno bardzo ciekawa. Mała prośba, jeżeli będzie mógł powiedzieć kilka słów na temat swojej rodziny i działalności w Armii Krajowej, będę serdecznie wdzięczny. Pozdrawiam. Wujkowie siedzieli we wronkach za Armię Krajową. Nazywają się Szmelter. To możesz dotrzeć się, wynikasz, możesz tam. Na angielski przedmiot. Zrobimy gitara. Okej. Okay. Zapytaj proszę, czy znał kogoś z Mogilna? Nie. Okej. Okay. Jak wyglądały sprawy pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą w tamtych... No to mówiłaś, okej. Okay. Ale to i tak rozwiniemy, bo najnowsza wiadomość jest taka, że planujemy pojechać do Torunia, tak? Na jakiś weekend i tam pokręcić fajne... Pokazywać te wszystkie szczelnie w sądzie. Tak jest. Chłopo rozerwało, niósł bombę, rozumiesz, tu dupa z nogą wpadła do meneli. A tam gdzie klali dings, rozumiesz? Ja myślę, że filmy jakieś tak grywają, czyli tą nogę i wychodzi na ulicę, rozumiesz? No mówię ci, w centrum miasta, wybiła bomba. Także chciałbym rzucić to tam, gdzie byliśmy, w lokalu się nadarliśmy, wiesz? Tak. No. Także już niebawem ciekawy reportaż z Torunia. Słuchaj, kilka pytań miałem takich. Z tego co czytam, to gość został skazany w połowie lat 90. za Zgadza się, tak. Czy to był ten... faktyczny, czy nie? Nagrywacie się? Posłuchaj, po zjebaniu ja odwiozłem dziewczynę do domu pod blok i w samochodzie zrobiłem jej szlaskę. To jest. Pytam się, czy to jest g***a? Zduszony po dwóch dniach, kiedy moi koledzy dzwonili do niej i ojciec telefonował, o co wam chodzi? Moja córka jest porządna. Co ty gadasz na tym kolegom? Rozumiem. No, rozumiem. I tak dalej, i tak dalej. No i co g***a? Jaki fałd. Ja ci powiem tak, ja nigdy się z tego nie tłumaczyłem. Moim świadkiem na sprawie była moja żona, nie? Rozumiesz? Ten magister resocjalizacji i psycholog, tak? Ja. Okej. Okay. Ja nigdy nie zdobyłem kobiety. Kobiety mnie zdobywało. No niestety, ale tak było, że nie musieliśmy ale jak się dziewczyny same czaka. Same się lepiej. Czaka, najbogatszego milionera w tym mieście i najbogatszego, jeden z najbogatszych w Polsce, był szósty na liście. Kluczyka się nie było widać, rozumiesz? I Mirosław S., a Mirosław S. to był jego chroniarz. Dwór tej policji, jego to jest S***ów, nie? A on miał Mirosław S. i dlatego no, rozmuchali tą sprawę i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, ale co, zostałeś uniewinniony, czy był wyrok? Byłem tak, raz uniewinniony, sprawa poszła do porządnego Kraszewa, dlatego trwała 10 lat. Później poszła do, zostałem skazany na półtora roku. Półtora roku. I później poszło do porządnego rozpatrzenia i zostałem uniewinniony. Sprawa trwała w sumie 9,5 roku. I teraz gdybym przetrzymał jeszcze pół roku, było przedawnienie, rozumiesz? Ale sędzia Kryś, który się dogadał już z kurwa chińskim i mu obiecał prezesurę sądu, że mam wydać wyrok za to. I on mimo pozytywnej opinii biegłych, która powiedziała, że no, nie sposób brać do buzi i nie wyczuć tutaj półtora centymetra na centymetr
Jakieś tam takie, co sobie przyklejałem, takie tam sobie wkładają pod skórę, wiesz, nie? To ja mam kulki, normalnie. Jakieś kolczyki, Tak. Rozumiesz, ale oni tak, zobaczył dziennikarzy, ostrzał się, jak wreszcie przypomnij to sobie tak i tak jak powiedziałem, no, nie ma co wzywać wszystkich świadków, tu jest orzeczenie sądu apelacyjnego, jest jasne, żeby sprawdzić jeszcze raz biegłych, jeżeli to jest wyczuwalne, to no, widzialne i w ogóle, wiesz, chodzi. Ja narysowałem pitola, i tak, 1,5 centymetra długie, centymetr szeroki, centymetr wysoki, no jak można nie wierzyć czegoś takiego, albo nie zmocnić, co wiesz, że jest to ten niewiarygodny i tak dalej. On, ojciec tam, wiesz, o co chodzi, nie? Co ty tam tego, ona chciała się ze mnie i się wspominał o Andrzeju. To dopiero człowiek Andrzej, zagadka. Andrzej. Zróbcie kiedyś o nim, ja mam nadzieję, że się zgodzi. Że? Że ten się zgodzi. Jest mój przyjaciel. No. Mój przyjaciel, były bramkarz z takiego najlepszego klubu w Bydgoszczy. Teraz mieszka we Włocławku właśnie tutaj. Ma rodzinę, wspaniałe dzieci. Jest... No, przyszedł na Lego. Przyjacielem. Teraz poszedł też w Lego, ale tak, oczywiście. Okej. No. Zapytaj, czy może coś więcej powiedzieć o No powiem. W osobnym materiale? Powiem teraz. No. Chcesz? Tomek kiedyś chodził z moją siostrą. Tą nie najstarszą, tylko tą średnią. I trenowaliśmy razem kolarstwo. On trenował i ja trenowałem. Jakieś tam nagrody dostawał tego, był gwiazdą wtedy. No naprawdę, w kolarstwie odnosił duże sukcesy. Większe niż ja, naprawdę. No i później się spotkaliśmy jako był właściciel Mercedesa, tak? No. No i jest bardzo ważną postacią. Tam w PZU brał udział? Myślę, że nie. Myślę, że nie. To jest biznesmen. Jakiś tam lewatywa mógł mieć, słuchaj, ja tu załatwię i tak dalej, wiesz. Ale na pewno nie przy aprobacie pana. Na pewno nie. To jest normalny człowiek i nie przestępca. I nie wierzę w to. Znaczy znam Tomka. On nigdy by nie przyłożył ręki do żadnego zabójstwa. Nigdy. Lewatywa wziął na siebie, bo świeżo kozaka wtedy, bo tam Pershing go ochraniał, wiesz, bo tamto ze mną, ja już miałem bez nóg, wiesz. Ale Tomasz jest normalnym obywatelem, nigdy by nie przyłożył ręki do żadnego zabójstwa. No, jestem tego przekonany na 100%. Okej. CCH, CSW, za dzieciaka legendy były o tym panu. Wiem, że w hotelu pod Orłem duże napiwki pan zostawiał. Duże, no. Okay. Otworzyli knajpy oddzielne, ale ja ci powiem, jak ktoś mi przyniósł, tak, proszę wodę. Z cytryną czy bez? Z cytryną. I jeżeli powiedziałem bez, to bez. Co pan chce? Jak kucharz mi ugotuje to, co chce, żeby tam sobie doliczył 100%, nie? No tak. No. Proszę, to i to. Oni mi przynosili jakieś tam ustrojenie, jakieś tam, jechałem z nimi. Dlaczego mi to przyszło? Że jestem uczulony na to. Dopadłeś zamachowców, którzy podłożyli ci bombę? W większości tak. Okej. Okay. Czy to prawda, że działałeś też z orzełkami z Olsztyna? Jakie mieliście stosunki? To była współpraca czy konkurencja? I kto według was był mocniejszy? Współpraca. I kto według was był mocniejszy w Armii Mazurach? Ekipa orzełków czy ekipa Kulawego z Kisielic? Nie wiem, co to są ekipa orzełków, ale Kulawy, Kasper, to są ważne postacie tam.
Okej. Okay. Można powiedzieć, że najważniejsze, tak? Najważniejsze. Okej. Okay. Czy wiesz, kto i dlaczego zabił Lorca? Motyw ramunkowy za 30 tysięcy. Okej. Okay. Szczury. Szczury. Polonia czy Zawisza? Zawisza. Dlaczego w większości bydgoskich gangusów nie udało się osiągnąć sukcesu? Czego? Dlaczego większość bydgoskich gangusów nie udało się osiągnąć sukcesu? Mi się wydaje, że osiągnęli jakiś sukces. Tak? Kaddafi, Loczek, ja, później Tillinger, Uweks. Osiągnęli sukces. No jak? Wszyscy moi wyjątkowie osiągnęli sukces w Bydgoszczy. Wszyscy. Jakie były jego relacje z Tomkiem B? Z Tomkiem B kiedyś stał po przeciwnej stronie, strzeliliśmy się, ale generalnie teraz jesteśmy kumplami. Życzę mu jak najlepiej, żeby jak najszybciej wyszedł z więzienia. Czy ekipy osiedlowe odgrywały jakąś rolę? Żadnej. Żadnych. No, a co powiesz o giełdzie w Glinkach? Nawet nie wiem, że taka giełda istnieje. Kun. Zapytaj o postacie takie jak Szafir, Sałata, Warszawiak, Rzymianin. Rzymianin był żołnierzem. Sałata, mądry chłop. Fajny kumpel. I kto jeszcze? Warszawiak i Szafir. Warszawiak, pała zawodowa, szmata. A Szafir, no, kolega, który zboczył, można mu bo specjalnie generalnie. No, łeb. Wziął dobrowolne pytanie siekarze, jak nikt nie może brać, wiesz co chodzi, nie? A Maciula? Maciula dobry chłop. Nie lubi mnie, później się na tablicy wypowaliśmy, teraz się lubimy. Okej. Daki? Który? Stary czy młody? Młodaki. Stary, babcia. Ma 65 lat, teraz jest skończony. A młody jest trenerem na Zawiszy. Tyczki. Jakoś funkcjonuje. Wczoraj go spotkałem na mieście. Fajny chłopak, dobrze się trzyma. No. Eluch? Eluch to jest w ogóle postać. To jest postać, mówię ci, legendarna, nie? Ja mówię do niego, słuchaj, przyjeżdża do nas Lutek z Warszawy, nie? Będziemy gadać o tam ważnych sprawach, nie? Tylko żebyś jakoś tam się zachowywał, nie? I tak dalej, nie? Mówię, no dobra. On taki, wiecie... I tak, zrzucił jedną kurtkę, znaczy zrzucił kurtkę na, do pasa i z jedną kurtką na ramieniu idzie, nie? Ja mówię, ty miałeś nie odpierdalać, miałeś normalnie się zachowywać, nie? On mówi tak, nieład artystyczny. Czyli świr. Świr, ale pozytywny. Bardzo kochany chłopak. A Rzymianin? Rzymianin to był żołnierz. No, taki ostry chłop w sumie, nie? Ale też nieczęsto, znaczy nie potrafi panować nad strachem w niektórych sytuacjach. Munk? Munk? Munk. Nie. Munk. Zapytaj o Łysego i Elcika z Fordonu. Elcik to nie za bardzo pamiętam, może to jest taka słaba ksywa. Natomiast jeśli chodzi o Jacka. Łysego. To był Łysego, tak. Jacek Łysy. To był mój wspólnik. Przez dwa lata, dzień w dzień, przeżywaliśmy ze sobą większość dnia. Wiesz. Czyli bardzo bliski. Go lubię. No, później tam troszeczkę tam się jakoś tam nie docenił tego, że mnie zna i się ode mnie dużo nauczył.
Ale ogólnie teraz jesteśmy no, kumplami, normalnie gadamy. Co to? To jest ciekawe, ciekawe pytanie. Zapytaj o historię, jak zamawiał taksówkę do domu, żeby taksówkarze z jednej korporacji odpalali mu auto i podjeżdżał 50 metrów i wsiadał do odpalonego, płacąc dobrze za kurs. Z takich nowinek na jego temat. Cała korporacja się zastanawiała, czemu on tak robi. Robiłeś? Robiłem, tak. Oni nie wiedzieli dlaczego i niech lepiej nie wiedzą. Niech lepiej nie wiedzą. Okej. Okay. No. Chociaż też przedawnienie. No, kurwa. No Toruniu, to będzie. Znałeś Renifera Banana? Tak, tak. Banan inteligentny chłopci, czy tych wszystkich policjantów tam napierdalał się dobrze. A tato Dawidek? Dawidek też, no. Dawidek później jego konkurent. Ci powiem, że to jest mistrz świata, to jest wzór dla mnie, jeżeli chodzi o postępowanie w sprawach przestępczych. Teraz też już jest na emeryturze i nic nie robi. Ale zarobiono? Zarobiono, tak. Jest, powiem tak, tak ogarnąć miasto, kiedyś tam, kiedyś, teraz nie, teraz jest uczciwym obywatelem. Ale kiedyś tak ogarniał miasto, że jego wrogowie pracowali dla niego i nie wiedzieli, że pracują dla niego. No, to ciekawe. Bardzo inteligentny człowiek, naprawdę, bardzo. Tak mi brakuje partii szachów z nim, że nie masz pojęcia. Ale wycofał się całkowicie, wiesz, no. Starszy chłopak? Nie. Ja przepraszam cię, Dawid, ale tak. Wygląda tak do takiego gejka takiego z liceum, wiesz, egzaltowanego, ale ma jaja, umysł taki, okay. Bardzo ruszam. Ciekawe pytanie. Hej, odnośnie księcia z Bydgoszczy, taka anegdota, jak przyszedł po zamachu na Zawiszę w protezach i podszedł do trenera boksu zapytać, czy może tu trenować. Wszyscy na sali byli obsrani, tylko nie trener, bo nie wiedział, kto ten książę jest. Więc odpowiedział mu, gdzie chłopaku, chcesz trenować boks, to dla zdrowych ludzi, a ty jesteś kaleką. Książę wyszedł, trenujący zmienili obsrane gacie, a trener nie wiedział, o co im chodzi. Historia usłyszała. Słyszana bezpośrednio od trenera. Tak. Było tak? Tak. Chodziłem na sparingi, wiesz, i napierdalałem się z molotami. Potrzebowałem tego, czuć boks, czuć motywację, czuć to, wiesz. To jest piękne pytanie. Zapytaj Waldka o najlepszego karatekę w Bydgoszczy, czyli o Jacksona. Czy zszedł ze sportu na ścieżkę przestępczą, czy i jaką rolę miał w bydgoskim półświatku, czy był jego ochroniarzem, a może wspólnikiem? Co w Bydgoszczy znaczył Jackson? Za co go postrzelili w kolano? Mówiłem już o tym. Dostał kolano? Miał mi samochód. I powiedział, że przez kilka lat go użytkował i ja mu nie jestem nic winien. Rozbił go i nie chciał mi oddać za to. No tak. Nie muszę. Tak. To już było. To było. Kiedy o akcji z kałachem. Pozdro byku. By było... Jak wjeżdżaliśmy do lasu i psy wjeżdżały, bo tam było jakieś tam zgłoszenie, że się odbyła jakaś strzelina. Przyładowaliśmy kałacha i w powietrze puściliśmy jak kleka. Mój przyjaciel, kumpel taki i tak. Jak klekał kałak, to nie wjeżdżali do lasu. Widzieli, że nie mają szans. Ukrywał się koło Czerska? Nie. Byłem tam w czasie, kiedy były te zamachy, to wszystko. Byłem koło Czerska w Tleniu. I tam koledzy moi ochraniali mnie, bo tam mieli dyskotekę i tak dalej, i tak dalej. Tak. Okay. Wszyscy wiedzieli, że jestem ścigany, że chcą mnie zabić i tak dalej. Pomagali mi wielu ludzi. Właśnie ze świecia chłopaki bardzo mi pomagali. Tak. Bandycka ochota. DZ-ika i Grzegorz Mięśniak. Zapraszamy. Grzesiek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pruszków ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To
królowie życia, zrycia z wolnością na sali. To panowie brania, zarabiania z nerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło. Mieszak Czerwus orzeł, byli tą prawdziwą siłą. Mogiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżali, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i Pruszków, bandyckie pieśni. To jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź si to do swego mózgu. Lata 90. Ochota i Pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę. Z długoletnim stażem puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z mięśniakiem. Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne. Moje wersy, teksty prawdy, wtedy bańka pęknie. Tak cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógł tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i Pruszków nie chce bez pracy, prawdę kompasy bez drogi kłamstwa. Hasta, że na te przesady i szajstwa, po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy państwa, yo.